No uważaj tutaj, Bartek, bo... Jezus... Jezus Maria, co ty robisz?! No wyjechał mi! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To kolejny dzień przygód mojej postaci, postaci też Bartka, siema. No elo, elo. Na serwerze For Life, RP. Tak, G. Najlepszy polski serwer RP. G. RP, G, jest G, oczywiście, G jest, G jest nieme, dokładnie. Tak. G jest u nas nieme w tym RP serwerze. Także dzisiaj podejmiemy próbę zrobienia kolejnego prawa jazdy, czyli tego, które w prawdziwości w sumie posiadam, czyli prawo jazdy kategoria. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tak naprawdę i czy będzie trudne, czy łatwe. A tu siedzi Niko z GTA 4, ale tu się nazywa Zbigniew. To taka ja pojechałem. Ciekawostka. Dumny z siebie jesteś? Tak, jestem dumny z tego, jak świetnie jeździsz swoim samochodem. Ja tylko przypomnę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem jak zwykle i do Bartka też. Licencja upoważniona do poruszania się po drodze pojazdami jednośladowymi. Musisz założyć kask przed ruszeniem. Ty, gość siedzi u mnie z tyłu jakby, ale ja śmiesznie. Ja potrafię zacząć. Co jest? Uruchom silnik, włącz światła mijania, załóż kask. Faktycznie i mogę wyrzucić pasażerów. Poczekaj na mnie, mogę... Z tobą zderzy niechcący, to ci zdawania prawka. No to żebyś nie zderzył czasem. To jest oczywiście szanta. Udaj się na wykonanie ósemki, o kurcze. To nie będzie... Nie będzie łatwe, przecież ty, te pojazdy nie skręcają w tej grze. Co jest? Co? Ej, dobra, to może być najtrudniejszy z egzaminów, bo tu ósemeczkę trzeba zrobić. To jest easy. No, wcale taka łatwa nie była ta ósemka, bo musiałem się cofać wręcz troszeczkę. Więc dobra, no dobra. Jaka ikonka masz koła jazdy? Tutaj. No jaka ikonka? Czerwony samochód na tle takiego papierka jakby. Ty, i on trzyma ten napis L z tyłu w ogóle rękami, co jest? Ale śmiesznie to wygląda akuratnie. Powiem wam, że teraz ogólnie trwa event jeszcze, w trakcie którego gramy aktualnie, gdzie można zarobić więcej kaski. Wieczorami też przez weekend ten event trwał i też trochę tych LP-ków udało się nazbierać. Udało mi się nazbierać aktualnie do chyba 400 LP, więc może dzisiaj jeszcze 500 się uda zaliczyć, tak, będzie to jest spoko. Szok. Gorzej ode mnie. Gorzej ode mnie, powiedział Bartek, 1500 LP. No ale to samo wpada. No, no dokładnie, samo wpada. No tak. Dobra, dojeżdżamy do ruchliwego skrzyżowania, ustąp pierwszeństwa, ustąpię. Ale gość mi tu wjechał teraz na główną. Co jest? Niemiło, kolego, niemiło bardzo. Ale motocykl ja to... Znowu zgubiłem. Powiem ci, motocykl jest tak mocny, że on sam po prostu... O kurczę, pożar. Żeż trudno nie przekroczyć prędkości. Tak naprawdę na motocyklu. No to co, jak zdajesz prawko, to teraz będzie kolejny twój cel, kupienie motocykla? No niekoniecznie, motocykl myślę, żeby mieć, to fajnie byłoby mieć też jakieś mieszkanie czy coś. Garaż. Więc wiesz, no mieszkanie, garaż, cokolwiek takiego, nie, że móc ten samochód parkować. No teraz przede wszystkim będzie dalej zbieranie kasy, zbieranie LP i później dopiero zakup czegoś, nie? Może ulepszenie samochodu też troszeczkę, nie? Żeby tam silnik zesłapować. No, przydać się. W jakiejś mocniejszej wersji. Dobra, nie ma limitu, jedziemy. Na autostradach nie obowiązują ograniczenia prędkości, okej. No to jadę, jak nie obowiązuje limit. Let's go. A mogę tapować w trakcie nauki jazdy? Próbuj. Nie będę. Tapujemy. Dzięki za rożyczkę, dzięki za rożyczkę. No, to jak coś, to już mam koło 1000 właśnie tych paczek na magazynie rozniesionych. Amator. I próbujemy dobić te LP-ki, ale mówię, no one idą jak krew z nosa dosłownie, no, także... No, wolno, to fakt. I on będzie tak specjalnie robił, nie? On będzie tak specjalnie mówił. Ale co? No, ale co? Mówię, strasznie wolno idą tylko, no tak prawda. Strasznie wolno, idą mi tylko dwa razy szybciej niż tobie, ale... Strasznie nie, wolno. Nie wiem, o tym ty mówisz. Dobra. Skręć w prawo. Szansę.
Dokładnie. Taka sama szansa. Szansa jest przypadkowa. Dobra, i teraz tak, tutaj zjazd. Ty, bo my musimy co, do miasta jeszcze wrócić? Dobra, to jest limit prędkości 120, czyli mogę troszeczkę szybciej jechać. To jakieś dzisiaj deszcze zapowiadali, tak? I burze dziwne. Może akurat nie deszcz spadających, kurcze, aut z nieba. Dobra, kontrola prędkości. Czyli na tym odcinku limit prędkości to 120? Tak, nie, nie wiem. No na to wychodzi, że tak. A dobra, no i te trasy już znam. Tutaj obok kopalni właśnie przejeżdżam, w której Bartek będzie pracował niedługo. W sumie jak u siebie w domu. Także serwerową pracę kopalni mijamy po lewej. Dobrze, wjeżdżamy na most, na najbliższym skrzyżowaniu, skręć w lewo. Okej, okay, skręcę w lewo. Jest ta szkoła, w San Fierro. Wow. Dalej jedź prosto. No Bartek, ona jest obok tego chyba, kawałek od misji Zero. Tam był ten od RC pojazdów. Bodajże ziutek. Z kawałek od tego dosłownie, nie? Będziesz miał czerwony samochodzik, czerwony samochodzik z tym, z papierkiem takim prawdopodobnie. No tak, próbujemy. Ja niedługo skończę, to zobaczysz może gdzie jestem i... Dalej jedź prosto. Jezu, znowu za szybko jechałem, ja pierdzie, zadowoleni już 88. No wiecie, co to spali. No to bardzo blisko jest tego egzaminu. Prawa się pali. Ty, kurczę, tutaj jest tak łatwo po prostu prędkość nadużyć na motocyklu, że to jest szok. Tu jest taksi, chyba. O, tu jest najtańsza serwerowa giełda pojazdów w tym miejscu. Okej, okay, San Fierro. Trzeba będzie zajrzeć chyba na najtańszą serwerową giełdę pojazdów w takim razie. A, no zajrzyj, zajrzyj. Fajne oferty, polecam. Zastosuj się do znaków przy skrzyżowaniu. No ja muszę ustąpić pierwszeństwa. Ja nie narzekam, to jest spoko. Jedzie sobie samochód jakiś. No i dobra, ustąpiłem pierwszeństwa. No ty debilu! Co znowu? Dawaj kasę za odszkodowanie. W sensie dawaj kasę na odszkodowanie, czy... Dobra, co się wydarzyło, Bartku? Pierdzieli mi się po raz kolejny jakiś frajer w auto. Nie mogę ci zapłacić? No powinien ci zapłacić. To report, pozdro. Ale może nie może ci zapłacić, bo masz zablokowaną opcję dostawania pieniędzy. A, ty ode mnie tylko przyjmujesz. Możesz sobie to szybko zmienić, nie, Bartku? No właśnie, to robię. Dobrze, że ja tu jestem, bo właśnie to by się reportował typa za to, że masz zablokowaną możliwość przyjmowania pieniędzy. No, nieźle, nieźle, nieźle. Tak bym go zgłosił, na zasady. Nieźle, nieźle. Ponoć kasyno dużo ostatnio oddaje, dostałem właśnie taką wiadomość. Nie oddało ostatnio kasyno, nie polecam. A jak nie, to przysięgam, że go zgłoszę. Dobra, proszę państwa, wydaje mi się, że właśnie udało mi się zdać kategorię A na motocyklu. Także jestem z tego faktu bardzo zadowolony. I teraz tak, coś by się przydało tutaj jeszcze zarobić, może te paczuchy na paczuchy pojechać, może swoim samochodem na paczuchy powinienem pojechać w końcu. To czekajcie, gdzie odbierać własny pojazd? Gdzie ty, Bartek, w ogóle jesteś? To jest moje pytanie ze 1000 punktów. No dobra, no San Fierro, no ale gdzie w San Fierro? Nie, na samym dole San Fierro. Co to znaczy sam dół San Fierro? Wjazd do San Fierro. No. Wiesz, gdzie jest nauka jazdy? Jak masz w San Fierro od dołu patrząc do góry, masz takie ubranie i napis CJ, to dosłownie ulicę nad tym jakby. Pod tuningiem, pod prawą ulicę samochodu. No ja jestem tu dosłownie przy tym. No tu jest parę uliczek, nie? Wokół. Ja tu dosłownie jestem. O, przyjechałeś! A to tutaj było. Ja, ale rozwaliłeś, ty... Co ty robisz? Chłopie! Ej, no i teraz daj kasę! Odszkodowanie dawaj! Chłopie, ale potrąciłeś mnie! Będę musiał do szpitala jechać teraz!
Dobra, dobra, tam. Pojazd publiczny chcesz rozwalić? Ej, nie, no to... Kolego, kolego... To wiesz... To już bez przesady z czymś takim. Dobra, to jest po prostu Bartek, no to co, jedziemy, nie? Jaki? Daj lepiej tam paliwo. Jedziemy, ty, bo ja zaraz na policję zadzwonię. Ty Jezu, chodź na tuning, weź sobie napraw samochód przynajmniej, Bartek. Pokażesz od razu, jak się naprawia samochód. Dobra, gdzie jest tuning? No nie wiem, gdzieś tu masz czerwoną tą, czerwony klucz. Mówiłeś, że już naprawiałeś kilkukrotnie samochód. Możeś go zepsuł. Nie miałem wyboru. No jak go psujesz, no to wiesz. Dobra. Okej, okay, jak to wygląda? Co robisz tutaj w takim razie? Silnik, zaciągam ręczny. O, dostałem kasę. O, aha. Kurde. Na ten odszkodowanie dostałem za pojazd. Tak? Pozdro. Ile tak, dostałeś odszkodowania? 1000. Aha, pewnie widz dał. Ty sobie wchodzisz, no. Sobie podsumowanie i muszę płacić 51 zł. A 51 za naprawę, tak. Pełną, a gości dał... Tak. 1000. Teraz czekam 26 sekund, ale naprawią mi auto. No, co, ej, bo tutaj w teorii oni zamknęli bramę, nie? No tak, ale tutaj można licznik, wejść od boku. Zobacz, tu masz licznik. No od boku możesz wejść. Gdzie jest licznik? Nad bramą. Ty faktycznie jest! Mechanik naprawia. No. No fajne, tutaj fajne akurat, gdzieś, nie? Chyba da się stuningować swój pojazd, tylko... Bo nie, mechanika nie ma. Ty, a zatankujesz w końcu samochód? Wiecie, co Bartkowi się wczoraj w ogóle przydarzyło? Nic się nie wydarzyło! Bartkowi skończyło się paliwo na środku drogi. Nie, dobra, sam jest co i jest. I tyle sam czasu stracił na mogę tym. Dobrze, dawaj. Ale pali, a masz prawie fulla, już widzę za... Takim wyjazdem to ty zaraz znowu szkodzisz ten samochód, chłopie. Pierwszy raz, raz. Proszę na magazyn, na paczuchy się pokierować. Aha. Okay. No dobra. Chyba nie tam. Okej. Co to jest na w lewym dolnym ro... Ej, tu co się dzieje? Czekaj, chodź tu, chodź podjedźmy tutaj, sprawdźmy co się dzieje. A to nie jest jakaś uwaga. Jezu, Bartek, zjedź! Widzisz, jest karetka na tym. Ja pierdzielę, chłopie, czekaj, stój. Jo! Chłopie, karetka na sygnale jedzie, a ty nie zwalniasz, no. Ja tu pierdzielę. Nie zwalnia, ty tak jest. O kurczę, czekaj, przyjechała karetka. Tam ktoś leży! O kurczę, rzeczywiście. Witam z tej strony, inspektor Black Scorpion 69, Andreas Road Assistance, a tam witam dyrektorka szpitala AZA, SA Medical Department. Ej, co się dzieje tam, ty, pa. Ale za dyma fiu. Za dyma jakaś. Nie wiem jaki login, ok. Okej, okay, ok. Dobra, zablokowali kawałek drogi o network trouble support. Co się tam dzieje w ogóle? Witam. Co to się stało? Nie ma. Jakiś wypadek był? Ty, no nie wiadomo, ty, co się wydarzyło. Ja tam podszedł, ale się boję. Tak, a ty, kolega widział, co się stało? Nieprzytomny! O kurcze. Co to się dzieje? Ale nic poważnego? Ola Boga. No jeszcze przejmuję się. Ja myślałem, że chłop ma pistolet, ale on ma chyba tylko tego. Tego nie wiem niestety. Oby nic poważnego. Szkoda zdrowia. No kurczę, ty. Długo tam go próbują ja płaszę, postawić z tego powodu na nogi. To jest straszna tragedia. Nie no, masakra, jakaś sytuacja się wydarzyła losowa, widzicie? Masakra. Moja postać się za bardzo przyjmowała tym sytuacją. No, to prawda. No dobra, to powodzenia w pracy i nie przeszkadzamy dalej. Dobra, to ja się teraz ten... Dobra. Ja mam problem, jak tu się anuluje te emotki.
Ale jak tutaj się motki wyłącza? A nie musisz skoczyć jakąś spacją albo coś? Nie mogę właśnie, nie mogę. O, chłop się tu pojawił obok mnie. Dobra. Bartku, ja cię nie mam jak uratować z opresji, wiesz o tym? Poczekaj, muszę zapytać. Don't mess. Dobra. A nie masz... Głupie pytanie. Jak włączyć animację? Enter, o. To jest dawny, a to nie ten dawny skok? Nie, to shift tam. Dobra. Proszę wsiąść do samochodu, panie Elbartek. Idziemy sprawdzić, jak działają premie na pracach dorywczych teraz. Na podstawie... Na podstawie w sumie magazynu, nie? Uważaj tutaj, Bartek, bo... Jezus Maria, co ty robisz? No wyjechał mi! Przecież to ty mówię, chłopie, palnąłeś najpierw w znak, później stanąłeś na środku drogi i palnąłeś w ciężarówkę! Jezus Maria, wstyd jechać! Po prostu! Bez skitu! A jeszcze do, a dosłownie sekundę temu ci powiedziałem, czy uważaj tu jak wyjeżdżasz, nie? Ale uważałem! No jak uważałeś, centralnie w chłopa wjechałeś! Nie, ten znak pojawił mi się sam tak z siebie. Najpierw wjechałeś, Bartek, w znak, a później wjechałeś w chłopa! Ja nie rozumiem, ty widzisz, że chłop jedzie, a ty mu wyjeżdżasz! Patrzyłem z tyłu. Patrzyłem na tyle nawet naprzód. Może lepiej się nie będę przyznawał. Ja pierdzielę. Nie, droga administracja. O, a ten to co? A ten? Ja a... bym Bartka wysłał na nie. Przymusowy jakiś test, czy on się IQ. Nadaje na kierowcę. IQ nie. Ale dodatkowy test na obecność po prostu możliwości posiadania prawa jazdy na tym serwerze. On posiada dwie kategorie, on ma B i C. No. A może nie powinien mieć żadnej, tak jak widzę, jak jeździ? Nie, bo autko bym stracił. CJ. Siema. To CJ. CJ przyjechał ostatnio mnie ratować przy tej sytuacji, jak widziałem. O, wyprzedza cię, uważaj. Bartek, pamiętaj, jak ktoś cię wyprzedza, to nie możesz przyspieszać, nie? Nie przyspieszałem. No nie wiem. A stop, widzi pan? Bartek, my musimy zrobić własną po prostu chyba szkołę jazdy tutaj. Bez kitu. No dobra, Bartek, dlaczego nie zatrzymałeś się na stopie? Zatrzymałem się na sekundę. A gdzie pojechałem chyba? Dobra. Ej, właśnie, w sumie tak się zastanawiam, gdzie jedziemy teraz. Dobrze pojechałem. Okej, okay, tak naokoło. Ja wiem, co robię. Tak naokoło jedziemy, okej. Okay. Ja wiem, co robię. Dobra. I teraz co? Przytrzymuję. Niech sobie mnie wyprzedzi. Się... Zjechałeś na pobocze, po żeby to, mnie żeby... wyprzedził typek. Wow. Nie przeszkadza. No, gratuluję. To ciekawa też koncepcja, no. To muszę się przyznać, bardzo ciekawa koncepcja. Nie pomyślałbym o niej. Po prostu. Nie dziwię się akurat w twoim wypadku. No, dokładnie. Ile płacisz za taki parking w ogóle? Zależy na ile minut chcę. Czemu oni świateł nie gaszą? Jezus Maria, tu widzę połowa samochodów takie złomy rozwalone z blachą, z przodu maską rozdupconą. Dobra, i powiedz ile za ten? Ile tam za tego? Czekajcie, ja mam coś do odebrania w ogóle? Jakąś kaskę tutaj? No tak, na 30 minut płacę dyszkę. Tak. Za 60, 25. Za 120 minut płacę 60 i to tyle. To nie jakoś dużo. Odebrałem właśnie wypłatę 1700. Także trzeba tak z 2000 na konto se wpłacić. Dobra, 15 koła na koncie, proszę państwa. Nie jest Bogaczy źle, zarabiamy. Tak jak Bartek powiedział, który ma milion pewnie już. Mam 16 tysięcy przy sobie. A w banku? 9. No właśnie. No i proszę państwa, co? No tak wygląda moje życie ostatnio w tej grze. Jakbyście się zastanawiali, jakieś szalone rzeczy, które robię, czy że nie robię szalonych rzeczy. No najbardziej szalone to jest przyniesienie stu... Nie, stu iluś paczek po prostu. Albo jeżdżenie ze mną. Na to, także szczególnie, że teraz właśnie jest jeszcze premia na tych pracach, więc sobie też tym bardziej wchodzę popracować.
No ale wiecie, możecie napisać w komentarzu listę rzeczy, które można właśnie na serwerze zrobić, by też Bartkowi by się przydało, bo Bartek ostatnio mnie pytał. Tak, Bartek kupił jeden sekund, macie, Bartek kupił samochód za 25 koła i już mu się nudzi. On nie ma co robić już. 23,5. Także on już nie ma co. No ja na spokojnie mam sporo rzeczy, ale właśnie ciekawi mnie co jeszcze. Na pewno chciałbym pracę wszystkie przetestować. Na pewno chciałbym zrobić wszystkie możliwe uprawnienia typu prawo jazdy, dlatego już mając ABC, chciałbym na przykład zrobić może jeszcze na helikopter, czy na samolot, ale to też pytanie, czy to już są takie płatne, gdzie to się robi, czy trzeba coś więcej do tego mieć, czy jakieś LPki. Takie rzeczy możecie śmiało właśnie napisać. A na dzisiaj myślę, że to chyba będzie tyle w tym odcinku. Tak. Troszeczkę wiecie, ja też musiałem nagrać ten odcinek do przodu, więc tutaj pewnie do kolejnego odcinka więcej się wydarzy, już na kolejny odcinek, ale wiecie, no musiałem mieć, że tak powiem, parę dni wolnego. O, tak ładnie od nagrywania, więc no cóż, trzymajcie się, mam nadzieję, że fajnie wam się gra. A jeszcze taka szybka wstawka na koniec. Dlaczego, jeszcze raz, kolejna odpowiedź, dlaczego gram na przykład na For Life'ie? Wchodząc przed chwilą na ten serwer, było na tym serwerze, powiedzmy tam, nie wiem, 460 osób. Później drugi serwer polski posiadał już tych osób ponad 100 mniej, a kolejny serwer polski zgłosowy posiadał już tych osób poniżej 200, tam nie wiem, 150. No to jest ta różnica, myślę, nie? Dodatkowo tak jak komuś odpisałem, na przykład jak ktoś mi pisał o tym, że o, na tym serwerze nie ma prawdziwych samochodów, a nad innym są. Ja tak właśnie odpisałem i tak uważam, że ja lubię samochody, które są wymyślone na poczet GTA i dla mnie wcale plusem nie jest, kiedy, szczególnie jeszcze do GTA San Andreas, nie? Są wgrane samochody prawdziwe. O, paczka podwyższonej wartości. Także to dla mnie wcale nie jest jakiś plus. Dobra, to tyle na dzisiaj. Siema, elo. Dobra.